Coraz bliżej rozpoczęcia przebudowy zespołu kamienic ze Skurów. Został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę prac, które będą kolejnym etapem rewitalizacji miasta kazimierzowskiego i przywracania radomianom tej części miasta. Przetarg wygrała firma Betonox Construction z Sopotu, która zaproponowała cenę ponad 24 675 tysięcy złotych. Po uprawomocnieniu się wyników przetargu zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Kończymy ten etap prac przygotowawczych i przechodzimy do prac budowlanych. W ciągu kilku najbliższych tygodni rozpoczną się prace remontujące kamienice ze Skurów. Kolejnym krokiem to na pewno rewitalizacja naszego ratusza i mam nadzieję, że te działania pozwolą ożywić nasze miasto kazimierzowskie, przywrócić nasz piękny rynek naszemu miastu. Firma, która wygrała przetarg, będzie miała na wykonanie przebudowy kamienic ze Skurów 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres prac jest ogromny, a czas ograniczony. Zakładamy, że koniec prac nastąpi w drugiej połowie przyszłego roku. A do wykonania jest podbicie fundamentów, wzmocnienie fundamentów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana konstrukcji dachu, zadaszenie dziedzińca. Te prace będą na pewno bardzo widowiskowe. Rozpoczną się, tak jak powiedziałem, jeszcze w maju. Potrwają kilkanaście miesięcy. Po remoncie kamienica ma mieć nowe funkcje, przede wszystkim będzie to funkcja kulturalna, Instytut Miejski, ale również będzie możliwość tam umieszczenia kilku działalności gospodarczych. Po przebudowie w kamienicy znajdą się m.in. nowoczesne sale ekspozycyjne, w których będzie można prezentować wystawy stałe i czasowe. Powstaną też pomieszczenia, w których będą mogły być realizowane programy edukacyjne. Na poddaszu ma natomiast powstać strefa przedsiębiorczości, w której swoje miejsce znajdą osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Miasto zabiega o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.